Witam wszystkich serdecznie na ogłoszeniu wyników pierwszego półfinału młodzieżowej Czak Wizji 2020. Głosowanie jury i widzów dobiegło końca, więc nie może być inaczej. Należy poznać pierwszą dziewiątkę. Jednak zanim to się stanie, to chcę przypomnieć, że zaraz po tym krótkim filmie zapraszam Was na wspólne słuchanie stawki drugiego półfinału. Myślę, że to pomoże Wam podjąć decyzję, na kogo zagłosować, a szefowie delegacji będą mieli szansę się wypromować i kto wie, może tym samym zyskają trochę punktów. I link do platformy, na której będziemy słuchać, jest w opisie, więc zaraz po zakończeniu możecie tam już wejść. I zapraszam Was również na wspólne komentowanie tej stawki na Facebooku, na grupie i link do grupy jest również opisie. Nie przedłużając, przechodzimy do głównej części tego filmu, czyli czas poznać dziewiątkę, która wejdzie do wielkiego finału. Spośród 20 państw zaledwie dziewiątka będzie mogła dziś świętować. W zupełnie przypadkowej kolejności pierwszym finalistą młodzieżowej Czak Wizji jest Holandia. Wiele toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, time, tik in de tijd, tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen. Drugi kraj, który wchodzi do wielkiego finału, to Hiszpania. Trzecim finalistą zostaje Kanada. Kolejny kraj, który awansuje do finału, to Korea Południowa. W zestawie dzisiejszych finalistów znajdzie się również znajdą się Włochy! Szósty kraj, którego nie zabraknie w wielkim finale, jest Wielka Brytania. Sześć państw już jest w wielkim finale, ale tylko trzy będą mogły jeszcze dzisiaj świętować. Siódmym finalistą młodzieżowej Czak Wizji jest Polska.
Finlandia! Ósmy kraj, który awansuje do finału, to... Norwegia! I zostało ostatnie miejsce w finale. Sporo państw, ale tylko jedno miejsce. Ostatnim finalistą z pierwszego półfinału zostaje Peru! Wielkie gratulacje dla szczęśliwej dziewiątki. Z wami zobaczymy się w wielkim finale, ale przypominam, że wszyscy uczestnicy, którym udało się zakwalifikować do konkursu, będą głosować jako jury i będą mieli prawo zdecydować o losie swoich byłych rywali, więc pamiętajcie, żeby nadal śledzić konkurs i przede wszystkim tutaj teraz zwracam się do tych, którzy będą brać udział w drugim półfinale, to ci szefowie delegacji, pamiętajcie, żeby sprawdzić swoje skrzynki mailowe zaraz po słuchaniu wspólnym, bo tam znajdą się instrukcje o głosowaniu i głosowanie widzów ruszy zaraz po wspólnym słuchaniu drugiej stawki, drugiego półfinału, więc oczywiście przypominam, że link do słuchania jest w opisie i zaczynamy dosłownie za minutę, ale tak widzę, ma to do siebie, że nie ukrywamy wyników tych państw, którym się dzisiaj nie udało i tak one się przedstawiają. I muszę przyznać, że wasze głosy naprawdę się liczą. Jurorskie i widzów. Ponieważ między 10 miejscem a 9, czyli tym państwem, które awansowało, był zaledwie jeden punkt różnicy. Co będzie działo się dalej? Śledźcie konkurs i zapraszam was na wspólne słuchanie i zaraz po nim do głosowania na piosenki drugiego półfinału. Czujcie się zaproszeni. Cześć!